serce już twoje napełni się trwogą i ciężar ogromny przygniata do ziemi. Tego Boga chcę tylko w Matkę Boską zamienić, bo nie wystarczyło. Jahwe, to jest moje święte imię na wieki. Bóg będzie strzegł swoich wartości. Trzeba do korzeni było sięgnąć, trzeba było zobaczyć, co mówi Pismo Święte o tym Bogu Jahwe. Dlaczego to Jahwe, te cztery litery, cztery zgłoski? Ja tutaj w autobusie ze strony Moherów słyszę cztery osoby. Także zamienili chwałę Boga w chwałę bałwanów, ludzi, postaci. A Bóg Jahwe nie istnieje, Biblia w śmietniku, Nowy Testament. Także wiecie Państwo, jeżeli chodzi o naśladowanie świadków Jehowy, to mniej niż zero. Zwłaszcza, że świadków Jehowy nie ma w Warszawie, nie ma i nie będzie, bo tu nieprzyjazna ziemia. Pijaństwo, draństwo, krwa, 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 przeklinają. Chamstwo, niesamowite chamstwo, no i kłamstwo zamienianie prawdę, czyli odwracanie po żydowsku od dupy strony. Jeszcze jeden, by poprzez wędrówkę w upale i znoju zobaczyć twarz matki płomienną i jasną, by tam się z nią spotkać i zaznać pokoju. To matka ukoi. Może twe serce przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To matka ukoi. Twe serce przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. Sercu nadzieja powrócić i nadać życiu nowe wartości. Sprawić to może panienka przeczysta, patrząca na ludzi oczyma miłości. To matka ukoić może twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. Czyli Matka Boska Murzynką, Matka Boska Cyganką, wszystkim Alfa i Omega objęła całego Boga Jahwe. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki sprzed mojego oblicza. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, a gdy stajecie w tym domu, w moim imieniu, w moim domu i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości, czy jaskinią zbójczy nie jest ten dom w oczach moich. Oto ja to widzę, mówi Jahwe, Jehowa zastępów. Do Syna Chrystusa. To matka ukoić może twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. Drodzy przyjaciele,
przyjaciele, kochana rodzina Radia Maria. Cieszymy się, że przybywacie do naszego sanktuarium. Mówię naszego, bo całej rodziny Radia Maria, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, wotum wdzięczności za tego największego rodaka naszych czasów w Toruniu. A oto parę informacji dotyczących wydarzeń w sanktuarium w sierpniu tego roku. Mężczyźni. Modlitewny dzień skupienia dla mężczyzn 12 sierpnia w sobotę. Zawsze druga sobota miesiąca. Rozpoczęcie różańcem o godzinie 11:30, następnie Eucharystia i konferencja. Zakończenie koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. Mężczyźni, potrzebujecie na pewno. Potrzebujemy dobrej formacji. Zapraszamy. A teraz motocykliści. W niedzielę 13 sierpnia zapraszamy Was do naszego sanktuarium. Msza święta dla Was, motocyklistów, o godzinie 10:00. Będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo, bezpieczną jazdę, a po mszy świętej poświęcenie motocykli. Czciciele świętego Gerarda, patrona dobrej spowiedzi, niewiast w stanie błogosławionym i małżeństw pragnących mieć dzieci. Zapraszamy na 16 sierpnia, godzina 7, 12 i 18 msze święte. Będziemy modlić się o szczęśliwe przyjście na świat dzieci i o dobrą spowiedź dla nas i tych, którzy dawno nie korzystali z sakramentu pokuty. Również o mszy świętej, uczczenie świętego Gerarda, ucałowanie jego relikwii. Także działkowcy i ogrodnicy, jest Was wielu. 26 sierpnia zapraszamy Was w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na mszę świętą o godzinie 18:00. Zapraszamy Was, działkowicze, ogrodnicy, sadownicy, kwiaciarze. Będziemy wspólnie dziękować za zebrane plony. Cieszymy się, że przybywacie Państwo do sanktuarium, wotum wdzięczności Polaków za świętego Jana Pawła II. Pilnujmy, by już od wejścia do dolnego kościoła, aż do wyjścia, zachować absolutną ciszę. Nie rozmawiać, niech nikt nie rozmawia. Pilnujmy zachowania ciszy, także te buty z ostrymi obcasami. To bardzo przeszkadza w modlitwie. Uważajmy nawet na to, na zamykanie drzwi, żeby nie trzaskać drzwiami. Ale pamiętajmy też o godnym stroju. Jeśli pamiętasz o godnym zachowaniu i stroju, idąc do urzędu, do pracy, to tym bardziej o godnym zachowaniu i stroju w domu Bożym. Pilnujmy siebie i uczmy tego innych. Przybywacie Państwo do miejsca szczególnie świętego z obecnym, żywym Panem Jezusem, naszym Bogiem w Najświętszym Sakramencie. Z oryginalnym obrazem Matki Najświętszej z kaplicy świętego Jana Pawła II na Watykanie, przed którym podczas swego pontyfikatu modlił się za Kościół, świat, naszą ojczyznę. Z Jego krwią w relikwiarzu, w prezbiterium, który jest repliką Jego watykańskiej kaplicy. Może nie mogliśmy tam być, ale teraz jesteśmy w Jego kaplicy, z Jego krwią, z obrazem, przed jeżeli którym się modlą. Ludzie, proszę Państwa, czekają, że dla lepszej organizacji prosimy, by grupy pielgrzymkowe zgłaszać pod numerem telefonu w sanktuarium, podają numer 693 o Biblii, 168 247. Powtarzam, 693 247. Ten numer nie jest odbierany, gdy siostry są na mszy świętej czy podczas koronki. Zareklamować. Prosimy Państwa o pomoc w wykończeniu tego sanktuarium, wotum za świętego Jana Pawła II. Teraz są intensywne prace w budowie organów. To bardzo poważny wydatek. Organy będą miały 49 głosów, 3454 piszczałki. Pragniemy je poświęcić w odpust na rocznicę inauguracji pontyfikatu, czyli 22 października. Jest już 11 stacji drogi maryjnej.
Są to miejsca szczególnego działania Matki Najświętszej. Tych miejsc w świecie są tysiące. My dla przypomnienia budujemy 14. Jest już wykonanych 11 stacji. Budujemy ostatnie 3. To są objawienia Guadalupe, objawienie Matki Najświętszej w Japonii, Akita i Wailankani w Indii. Jest już 6 figur świętych na skrzydłach po lewej i prawej stronie prezbiterium. W wykonaniu są jeszcze dwie. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Matki Marii Truszczyńskiej. Jest już pierwsza płaskorzeźba na zewnątrz kościoła, pierwszej pięknej stacji historii Polski. Planujemy jeszcze 3. Proszę Państwa, każdy może mieć cegiełkę wdzięczności za świętego Jana Pawła II w tym sanktuarium. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do tego współbudowania. Bóg zapłać za zrozumienie, za współpracę. Pierwsza sobota miesiąca, stajemy przed Matką Najświętszą, przed jej niepokalanym sercem i słuchamy jej. Sobota miesiąca. Stajemy przed Matką Najświętszą, przed jej niepokalanym sercem. Klękamy przed Tobą, Matko Najświętsza. Rozważamy Twoją niezwykłą miłość ku nam, ale w Tobie i przez Ciebie nieogarnioną miłość Ojca Niebieskiego ku nam. Daj nam pojąć wszystko to, co mówisz do nas, naucz nas tego, dodaj nam łask, uproś nam te łaski.
A nasze czasy, w naszych czasach, 100 lat temu, przyszłaś i mówiłaś, co powinniśmy robić. Co powinniśmy robić, żeby zachować ten świat, a równocześnie, żeby być zbawionym. Pan Bóg cały czas chodzi za nami, puka do naszych serc, pragnie naszego zbawienia. Pragnie, żebyśmy Jemu powiedzieli tak. I Ty przychodzisz. Ty przychodzisz, Ty jesteś gwiazdą nowej ewangelizacji. Ty jesteś gwiazdą ewangelizacji. Ty pierwsza przyniosłaś Pana Jezusa do Elżbiety i to zaraz po zwiastowaniu. Jeszcze był w Twoim sercu, pod Twoim sercem. Jeszcze się nie narodził. A już go przyniosłaś do Matki Świętego Jana, do Elżbiety, do Twojej krewnej. I poruszyło się dzieciątko w jej łonie, gdy przyszłaś, gdy przyniosłaś Jezusa. I przynosisz Jezusa do wszystkich, którzy pragną Go przyjąć, którzy szukają prawdy. Pomóż nam zrozumieć wszystkie te sprawy. Pomóż nam. My żyjemy w tym świecie. Nam jest bliższe wszystko to, co zmysły nam podpowiadają. Pomóż nam pojąć te sprawy duchowe, niewidzialne dla oczu, dla zmysłów. I daj nam taką sprawność, byśmy byli posłuszni Tobie, byśmy byli posłuszni Bogu samemu, który Ciebie też posyła do nas. Ty powiedziałaś w Fatimie, moje serce niepokalane zwycięży. Wtedy, gdy bardzo mocno działała masoneria, już ten antykościół bardzo mocno działał. Powiedziałaś to wtedy, gdy budziła się rewolucja październikowa i ten błąd rozlał się na cały świat. I wtedy już przyszłaś i mówiłaś. I mówiłaś, co robić, żeby uratować świat, by wszyscy zostali zbawieni. Ty sama dałaś za przyzwoleniem Ojca Niebieskiego. Dałeś nam takie proste 4 rady. 4 prośby do nas skierowałaś i powiedziałaś, że wszyscy, którzy spełnią te żądania Twoje, Twoje pragnienia, którzy będą pragnęli wynagrodzić Panu Bogu i Tobie za wszystkie zniewagi, którzy będą pragnęli wyciągać ciernie z Twojego serca, te ciernie, które ludzie wbijają przez swoje grzechy, przez bluźnierstwa, że ci wszyscy, którzy włączą się w to dzieło, będą mieli szczególną łaskę. I to w chwili śmierci. Powiedziałaś, przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. To nikt się klepie tym różańcem. Ludzie nie będą. A w czasie objawienia 10 grudnia 1925 roku to była forma kiedyś objawienia siostrze Łucji, Twojego objawienia razem z Jezusem, z dzieciątkiem Jezus. Właśnie Twój syn, to dzieciątko przemówiło do siostry Łucji.
Miej współczucie z synem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią. A nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Matko Najświętsza, dzisiaj jest sobota. Sobota, pierwsza sobota, poświęcona właśnie temu dziełu wynagradzania Tobie. Dziękujemy Ci za to, że przyszłaś do nas i dałaś nam taką szansę, byśmy byli dobrymi Twoimi dziećmi, byśmy Tobie przynosili radość, byśmy wynagradzali Ci wszystkie zniewagi, jakimi ludzie Ciebie poniżają. Dziękujemy Ci za te pierwsze soboty. Dziękujemy Ci za każdego, kto już wszedł w ten apostolat pierwszych sobot, kto odprawia pierwsze soboty. Te cztery warunki spełnia. Właśnie jadą z Warszawy i wracają do wynagradzająca, Warszawy. Intencje wynagradzającej, komunia święta. Nie z Poznania, nie z Krakowa, różaniec, tylko z Warszawy do Warszawy. I 15 minut rozmyślania. Tak specjalnie gadają, że gdzieś wracają, wie, że niby skądś przyjechali. Myślę, że teraz na pewno cieszysz się, że nawet 20 tajemnicami. To Twój umiłowany syn Jan Paweł II dał nam tajemnicę światła. Dziękujemy Ci za to wszystko. I zwyciężaj w nas, przez nas, ratuj przez nas cały świat, każdego z nas, nasze rodziny, naszych najbliższych, rodaków, ojczyznę, świat. Uratuj wszystkich, ażeby wszyscy byli zbawieni. Nam jest tak trudno pojmować to, co niewidzialne, a przecież ono jest. Daj nam tę łaskę otwarcia serca, modlitwy, doświadczenia tego, co niewidzialne. Patrzymy na Ciebie i słuchamy Cię.
100 lat od objawień w Fatimie. 100 lat w tym roku. Matka Najświętsza pierwszy raz objawiła się 13 maja. 13 maja 1917 roku. Zakończyły się objawienia 13 października. Co miesiąc się objawiała. W sierpniu nie przyszła 13 dnia miesiąca, bo dzieci były zamknięte, uwięzione. Przyszła parę dni później. Ale ryzyk przynudza. Matka Najświętsza jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Nazwał ją Jan Paweł II. Jan Paweł II. Nazywał też gwiazdą ewangelizacji. Ale wstyd. Obrazy Matki Najświętszej, na przykład częstochowski, należy do tego gatunku Hodigitri, przewodniczki. Matka Boska. Ma gwiazdę nad czołem. Koło tej matki się kręci. Na stroju, na gwiazda, czyli ta Hodigitri, przewodniczka. Ona jest przewodniczką naszą. Gwiazdą prowadzącą, tak jak gwiazda prowadziła mędrców do Betlejem, do miejsca narodzenia Pana Jezusa, tak ona prowadzi ludzi. Pan Bóg posługuje się nią. Pan Bóg wybrał ją, człowieka, na matkę swojego Syna. I narodził się Jezus, wziął ciało z jej ciała. Stało się to za sprawą Ducha Świętego, bez mężczyzny. Pan Bóg cuda czyni, co jest niemożliwe u człowieka, u Boga jest możliwe. Chociaż nam się to w głowie nie mieści. No bo to nasze głowy nie wszystko pomieszczą. Ale nie byłoby sensu, że... Te Boże sprawy, to nie jest logika ludzka. To, co duchowe, nie jest zmysłowe, a ono istnieje. I można mieć kontakt z tym, co duchowe i z tym, który jest duchowy. Matka Najświętsza przychodzi, pokazuje nam właśnie Jego. Pokazuje nam tę rzeczywistość, która jest ludziom zanurzonym w ziemi, tak bym powiedział. Bardzo przywiązanym do tego, co jest materialne, tym ludziom chce pokazać to, co niematerialne. Przychodzi, objawia się. Tych objawień w historii Kościoła było bardzo dużo, to już tysiące. Tysiące jest miejsc, w których Matka Najświętsza szczególnie działa. Działa wszędzie, ale tak szczególnie działa. W naszym Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II chcemy też pokazać, że ona jest gwiazdą nowej ewangelizacji, że przychodzi do ludzi, szczególnie działa. I dlatego zrobiliśmy 14 stacji takiej drogi maryjnej, tej drogi Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, przychodzącej do nas. 14 różnych miejsc. A dlaczego 14? To ze względów praktycznie, ze względów takich architektonicznych. 14 miejsc mieliśmy tylko takich. Już mamy 11 stacji. 11, jeszcze 3. Ostatnia to La Vang w Wietnamie. Chcemy pokazać z różnych stron świata, tak dotknąć chociażby tylko, gdzie Matka Najświętsza szczególnie działa. Z Polski to jest Częstochowa naturalnie, jest Ostra Brama, jest Lwów, śliczna pani Lwowa. Tam przed tym obrazem Jan Kazimierz śluby składał, gdy Polska była pod panowaniem Szwedów, potop szwedzki.
tam ją obrał za królową i zmienia się wszystko. Polska odzyskuje wolność. Z Polski jeszcze mamy truchów. Z tej racji, że my, redemptoryści, właśnie prowadzący to radio, tam narodziliśmy się do kapłaństwa. Byłoby jeszcze wiele. Myślimy ciągle, jakby tu zaznaczyć Gieczwałt chociażby. 140 lat temu było wiele objawień dzieciom w Gieczwałdzie. Przesłanie identyczne niemal jak w Fatimie. Już wtedy, 140 lat temu, Matka Najświętsza mówiła po polsku. Polska była pod zaborem. W Polsce nie wolno było mówić po polsku. To był teren Kulturkampfu. Matka Najświętsza mówiła w Gieczwałdzie do dzieci po polsku. Tak myślimy, jak to zrobić? Jeszcze może ten Gieczwałt, ale zobaczymy, jak to nam się uda. W każdym razie chcemy pokazać te objawienia Matki Najświętszej, że ona cały czas działa. Chcemy pokazać to, żebyśmy jeszcze większe mieli nabożeństwo do Matki Najświętszej, żebyśmy jeszcze bardziej słuchali jej, dali się jej prowadzić do Jezusa. Jej, która jest tą gwiazdą, gwiazdą przewodniczką. Mówicie o Matce Boskiej, podczas gdy wiadomo, dzisiaj że to kult, może prawda? Trochę Państwu Pogański, przedstawię na podstawie opracowania, które opracowała pani docent doktor habilitowany. I po co ona opracowała? Pani Beata Kozakiewicz. To wszystko kłamstwo. Proszę Państwa, może o Lavang, bo ostatnia stacja, którą żeśmy tutaj urządzili, to Lavang. Lavang jest w Wietnamie. Objawienie miało miejsce na łące pod ogromnym drzewem banana, czyli fikusa bengalskiego, pod którym uciekinierzy schronili się i modlili. Maryja pojawiła się w tym miejscu kilka razy. Miejscowość Lavang oddalono około 60 km na północ od Hue, dawnej cesarskiej stolicy Wietnamu, to najważniejsze sanktuarium maryjne katolików wietnamskich. Początki katolicyzmu na terenie dzisiejszego Wietnamu sięgają pierwszej połowy XVI wieku. Przybyli wtedy tu pierwsi chrześcijanie z Europy. Najpierw byli tu kupcy, byli to kupcy. Wkrótce potem pojawili się misjonarze, przede wszystkim jezuici. A najpierw to byli ludzie świeccy, kupcy. I oni przynieśli chrześcijaństwo. W 1659 roku papież Aleksander VII utworzył na terenie dzisiejszego Wietnamu dwa wikariaty apostolskie, północny i południowy. Właśnie tę datę przyjmuje się najczęściej za formalny początek działalności Kościoła w Wietnamie, a więc 1659 rok. Od zarania w latach 20. i 30. XVI wieku historię Kościoła na tych ziemiach znaczył nieustanne prześladowania wiernych przez władze państwowe. Wyznawców nowej religii często spotykały aresztowania, tortury, pozbawianie majątku i inne formy represji. Wietnamscy katolicy setkami, tysiącami ginęli podczas masowych egzekucji, a śmierć zadawano im na wiele okrutnych sposobów. Ginęli tratowani przez słonie, rozrywani przez konie, przebijani bambusowymi tyczkami. Bardzo dużo, przede wszystkim bardzo duży wkład wyniosła w moje zachowanie. Prześladowania religijne trwały na tych ziemiach od 1625 roku do 1886 roku. Najostrzejsze były przed wprowadzaniem w kraju wolności wyznania. To jest w latach 1885-1886 i kosztowały życie około 60 tysięcy ludzi. A więc co, jeśli nie fakt?
Tak, w ciągu niespełna wieku szerzenia w Wietnamie wiary w Chrystusa od 1798 roku, gdy za dynastii Nguyenów chrześcijaństwo zostało oficjalnie zakazane, do 1886 roku, gdy władzę przyjęli Francuzi i wprowadzili wolność religijną, męczeńską śmierć poniosło ponad 130 tysięcy katolików. A inne szacunki mówią nawet o 300 tysiącach ofiar ludzkich. Na przełomie XVI i XVII wieku Wietnam został podzielony na dwa regiony, którymi zarządzały dwie rodziny królewskie. Regionem południowym rządzili Nguyenowie, na północy władał ród Trinh. Prześladowania chrześcijan trwające od lat 40. XVI wieku nasiliły się szczególnie w 1798 roku, kiedy dynastia Nguyen określiła katolicyzm jako sektę religijną propagowaną i zarządzaną przez cudzoziemców w celu rekrutowania ubogich Wietnamczyków i buntowania ich przeciwko panującym dynastii. Wojsko królewskie atakowały wioski, w których znajdowały się parafie katolickie. Zgodnie z dekretem władcy wszystkie świątynie i seminaria duchowne były burzone, a katolicy zabijani. Ludzie chronili się w dżungli. W takich właśnie okolicznościach miały miejsce objawienia Matki Bożej w La Vang. Grupa wiernych przebywała w lasach niedaleko miasteczka Quang Tri w środkowym Wietnamie. Doświadczali oni głodu i chorób, byli gotowi na śmierć męczeńską. Nocą ludzie zbierali się w małych grupkach, modlili się, odmawiali różaniec. Pewnego dnia ukazała się im otoczona światłem piękna pani w długiej perynie i charakterystycznym dla wietnamskich kobiet, również królowych, okrągłym nakryciu głowy. Dobiła Polska Ludowa. W ramionach trzymała dzieciątko, a towarzyszyły jej dwa anioły. Pani, która przedstawiła się jako Matka Boża, krzepiącymi słowami dodawała odwagi modlącym się, zachęcała, by wytrzymali wszystkie cierpienia i utrzymali wiarę. Pocieszyła ich i poleciła ugotować liście pewnego gatunku paproci, a wywar użyć jako lekarstwo dla chorych. Powiedziała także, że wszyscy, którzy od tego dnia będą przychodzić na to miejsce, aby się modlić, otrzymają łaskę wysłuchania, a ich prośby zostaną spełnione. Powiedziała Matka Boża: dzieci, dam wam to, o co mnie prosicie. Odtąd kto przyjdzie w to miejsce, aby modlić się do mnie, będzie wysłuchany. Objawienie miało miejsce na łące pod ogromnym drzewem banana, czyli fikusa bengalskiego, pod którym uciekinierzy schronili się i modlili. Maria pojawiła się w tym miejscu kilka razy. Przywraca się pamięć o innych bohaterach, kiedy w 1802 roku powstały prześladowania, chrześcijanie opuścili schronienie w dżungli i powrócili do swoich wiosek. Ich opowiadania o objawieniach rozchodziły się szeroko. Około 1820 roku ludzie wznieśli tu ogromną kapliczkę na cześć Duk Mela Vang, czyli Matki Bożej z La Vang. W latach 1820-1885 kolejna fala prześladowań znowu zdziesiątkowała chrześcijan. Mimo to w 1864 roku przybyła tu pierwsza zorganizowana pielgrzymka licząca około 30 osób. Sanktuarium dzieliło męczeńską historię Wietnamu i katolików wietnamskich. Pytam o to, dlatego że w 1885 roku kapliczka została zburzona przez fanatycznych przeciwników kościoła. Relacje naocznych świadków objawień w La Vang zaginęły. Były przechowywane w archiwum diecezjalnym w Hue, które uległo zniszczeniu podczas dwóch lokalnych powstań w 1833 i 1861 roku.
oddana sprawiedliwość. Po zakończeniu prześladowań 1886 rok biskup Gaspar Lotz nakazał wzniesienie kościoła. Zdecydowałam się spisać te wspomnienia. Z powodu trudnych warunków budowy i ograniczonych funduszy trwało to 15 lat. Dlatego, że tak jak pani w 1894 roku ksiądz Patiniere King, proboszcz parafii COW, do którego należy sanktuarium, napisał: kiedy powrócił spokój, pospieszyłem z budową nowego kościółka. Poprosiłem wszystkich wiernych, aby pomogli przynieść z gór potrzebne drewno. W wyznaczonym dniu wszyscy moi parafianie spotkali się i maszerowali 6 mil do La Vang, aby odbudować kościół. Sposobem odpolszczenia Polski będzie pozbawienie kościół został oficjalnie zainaugurowany przez biskupa Gaspara podczas uroczystości, w której od 6 do 8 sierpnia 1901 roku uczestniczyło ponad 12 tysięcy ludzi. Biskup ogłosił Matkę Bożą z La Vang opiekunką katolików. W latach 1923-28 zbudowano większy kościół. Co 3 lata organizowano w całym kraju narodową pielgrzymkę katolików. Bardzo pozytywnych polskich cech, w 1959 roku, 300. rocznicę obecności kościoła w Wietnamie, La Vang zostało oficjalnie ogłoszone narodowym sanktuarium kraju. W kwietniu 1961 roku Rada Biskupów Wietnamskich wybrała kościół w La Vang na Narodowy Ośrodek Maryjny. 22 sierpnia 1961 roku papież Jan XXIII podniósł świątynię do rangi bazyliki. Sanktuarium rozbudowywano z rozmachem. Wokół znajdującego się przed kościołem placu Różańca z 15 symbolicznymi figurami nawiązującymi do tajemnic różańcowych wybudowano m.in. dom dla pielgrzymów i ośrodek rekolekcyjny. W samym kościele natomiast poświęcono ołtarz z kamieni szlachetnych. Jednak w 1972 roku podczas wojny wietnamskiej świątynię i część zabudowy zniszczyło bombardowanie. Pozostała tylko dzwonnica i fasada bazyliki, do której dobudowano prowizoryczny, przeszklony pawilon pełniący do dziś funkcję kościoła. I zawsze podkreślała, że tak naprawdę najczęściej 19 czerwca 1988 roku papież Jan Paweł II w czasie kanonizacji 117 męczenników wietnamskich zamordowanych w latach 1745-1862. Wśród nich było 96 Wietnamczyków duchownych i świeckich oraz 11 Hiszpanów i 10 Francuzów. Papież wielokrotnie wtedy podkreślił znaczenie kultu Matki Bożej z La Vang oraz wyraził pragnienie odbudowania tamtejszej bazyliki, aby w ten sposób upamiętnić obchodzoną w 1998 roku 200. rocznicę objawień. Władze komunistyczne niechętnie patrzą na masowe pielgrzymki do La Vang, świadczące o bolesnej, lecz chwalebnej karcie męczeństwa katolików wietnamskich. W męczeństwie trwającym przecież do dziś, mimo wielu zagrożeń i szykan, Wietnamczycy licznie przybywają do La Vang. Coroczny w pielgrzymkach na uroczystość niebowzięcia bierze udział od 100 do 150 tysięcy osób, zarówno chrześcijan, jak i buddystów. Chociaż nie udało się jeszcze odbudować bazyliki, uroczystości jubileuszowe w 200. rocznicę objawień Maryjnych w La Vang zgromadziły kilkaset tysięcy pielgrzymów. Było to największe zgromadzenie ludzi w Wietnamie od czasu ponownego zjednoczenia kraju w 1976 roku. Na zakończenie rocznych obchodów dwustulecia sanktuarium w La Vang biskupi pragnęli zaprosić papieża Jana Pawła II, jednak nie zgodziły się na to władze. W kwietniu 2009 roku
pasji biskup Etienne Nguyen Hun Tse, ordynariusz diecezji Hue, dzięki negocjacjom z władzami zdołał odzyskać prawie w całości 34 hektary gruntów należących wcześniej do sanktuarium, a skonfiskowanych przez państwo. Zgodzono się również na stworzenie katolickiego centrum pielgrzymkowego na tym terenie. Ogłoszono konkurs na projekt świątyni. Celem projektu, nad którym pracę rozpoczęli architekci i firmy budowlane, jest stworzenie największej świątyni w kraju. Ma pomieścić 5000 pielgrzymów oraz mają wybudować centrum konferencyjne na 3000 miejsc. Kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, miejsce do sprawowania sakramentu pojednania, centrum rekolekcyjne z miejscami noclegowymi dla 400 osób. Władze cywilne mają zapewnić budowę drogi dojazdowej oraz innych obiektów infrastruktury. Jak powiedział ksiądz Dominik Van Hung, to jest projekt, który będzie wymagał ofiarności wszystkich katolików wietnamskich w kraju i za granicą, którzy zawsze są oddani Matce Bożej z Lawan. Budowa miała się rozpocząć 8 marca 2011 roku. Matka Boża z Lawan wciąż jest pocieszeniem i opiekunką prześladowanych w Wietnamie katolików. Podczas objawień w Lourdes w 1858 roku Matka Najświętsza powiedziała: ja jestem niepokarane poczęcie, i wezwała chrześcijan, by pokutowali, poświęcali się i modlili o nawrócenie grzeszników. W Fatimie Maria powiedziała: jestem królową Różańca Świętego, i również wezwała do pokuty, do poświęcenia się i niepokalanemu sercu oraz do odmawiania Różańca. Lawan, ponieważ ludzie byli bogoszko doświadczeni, dziewica szeptała delikatnie, bo ci ludzie byli, ukrywali się w lesie. Kiedy pani Basia dowiedziała się, byli w ciszy, odpowiedzialny za śmierć jej ojca? Nie dawali znaku życia. Jak na to zareagowała? Pani już o tym bali się mówiła, prześladowców. Jak to wyglądało? I tam Matka Najświętsza, gdy się objawiała, mówiła delikatnie, szeptem. Właściwie zaraz po mówiła, do Poznania, jak kochająca matka, roku, bądźcie pewni, była tutaj, zadowoleni ze swojego cierpienia. I oni mieli już takie wiadomości, Matka Boża z Lawan, z niemieckich gazet, to tylko dzisiaj całe mojego dziadka zostało zidentyfikowane już podczas pierwszej ekshumacji w Katyniu, wykonanej roku fatimskim. Maria jest gwiazdą ewangelizacji. Ona przychodzi do nas. Że Niemcy zrobili to tylko po to, żeby oddalić od siebie Linę. Poczęło się życie w niej. Moja rodzina raczej od początku liczyła się z tym, że wtedy, gdy ona zdecydowała się dać za tą zbrodnię, Bożemu Synowi swoje ciało, żeby on objawił się w ludzkim ciele, przed tymi wtedy zaraz poszła do Elżbiety. Wspomnienia o świecie sprzed ona roku miała pod sercem Jana Chrzciciela. Czy można powiedzieć, ona idzie cały czas przez wszystkie wieki do ludzi? Czy to był jej sposób na też przekazanie w wielu miejscach tego świata, wydaje mi się, który był dla niej idealny, bo przed tymi wszystkimi traumatycznymi przeżyciami. Tak, myślę, że tylko zazwyczaj czasy trzeba, żebyśmy jej powiedzieli tak. Kojarzą nam się z dobrymi przeżyciami i najprawdopodobniej bardzo często nawet część z nich idealizujemy. Spotykając się serce przy sercu z nią, forma dla mojej modlitwie babci, serca. A dla mnie to faktycznie był taki tajemniczy świat, powiedzmy dlatego, jej, że czy chcemy być jej zupełnie inaczej niż świat, w którym ja się wychowałam. Chcemy być apostołami i był taki pierwszych słów. Był ogród, mówić ludziom wspaniały, do którego o jej pragnieniu. Mówić ludziom wracałyśmy w tych to, co powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny, którego ja już niestety nie miałam okazji w żaden sposób zobaczyć. Przyszedł do niej dokładnie to dzieciątko Jezus. Jak te tajemnice przyszedł do niej z różnych książek, z Matką Najświętszą. Jeszcze raz czytałam. To przypomnę. Pani na co dzień jest, powiedzmy, na czy chcemy to nieść dalej? Czy chcemy na dzieci i młodzieży, prośbę Jezusa pani babci, pocieszać Matkę Najświętszą? Polskiego narodu w różne otóż powiedział Pan Jezus etniczne. Wtedy.
czy 10 grudnia 1925 roku był zainspirowany właśnie tym, jak na panią wpłynęła babcia? Moje współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonej cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo raju. Nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie wyciągał. To wynagrodzenie polega na czterech sprawach. Pierwsza spowiedź, pierwszą sobotę w intencji wynagradzającej. Wszystko w intencji wynagradzające rzędy. Drugie komunia święte wynagradzające. Trzecie różanie z wynagradzające. Czwarte towarzyszenie Maryi przez 15-minutowe rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia. Ogłoszenie społeczne. A teraz nad 20. już tajemnica. Z muszkieterami. Dużo zwiedzam. Poznałem nowych kolegów. I uciął się jak zawsze Radio z prawdziwym muszkieterem. Nie jeden raz jest różaniec. I gdy nawet podajemy intencje pierwsze soboty, to Państwo wybierzcie sobie o którejkolwiek porze, gdy mówicie różaniec Radio Maria. Ogłoszenie społeczne. Mówię różaniec w intencji wynagradzającej, nie w tych intencjach, które słyszę. Roman Mańka, publicysta Fundacja Fibra. Witam. Dlaczego tak? Dzień dobry Państwu, witam Pana. Będziemy bo każdy ma dowolnie, a może odmówi różaniec sam w intencjach wynagradzających. Dlatego są te intencje podawane. Ale my decydujemy, w jakich intencjach. Pamiętajmy o tej pracy. Matka Najświętsza prosi nas o to. Mało w tej chwili jest w Polsce. Powiedzmy jej w swoim sercu. Nasze postanowienia, naszej gotowości, taką błyskotliwością intelektualną, naszym pragnieniu wynagradzania jej. Trudnej sztuki tłumaczenia i interpretowania dzieł Ludwiga Wittgensteina. To nie jest łatwa filozofia, to jest filozofia trudnej mistyki, a więc żeby za to się zabrać, trzeba być myśleć, to naprawdę by było Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryjo, thank you.
Piotra Wojewicza. Myślę, że to Matka Najświętsza cały czas pracuje. Ona cały czas się trudzi, cały czas przychodzi do nas. Wprost. Mam nadzieję, że się słyszymy. Przychodzi do poszczególnych ludzi. Puka do naszych serc, chce przynieść nam Jezusa, chce jeszcze większej zażyłości naszej z Panem Jezusem, jeszcze większego zjednoczenia, większej miłości. I puka także do tych, którzy są z daleka od Boga. Na cały czas pracuje. Gwiazda ewangelizacji. Proszę Państwa, warto czytać na ten temat, na temat różnych objawień. Na temat różnych objawień. To jest bardzo, bardzo interesujące. Zresztą widzieliśmy te manifestacje, które były w czasie. Polska jest narodem Maryjnym. Ja tak sobie myślę, że jednak chciałabym, żeby... Mamy w sercu miłość do Matki Najświętszej. Ale czy my rzeczywiście jesteśmy tacy, jak ona chce? W każdym kroku? Czy nie należy czegoś poprawić? No jednak z językiem nienawiści, w jakiś sposób sugerującym takie właśnie rozwiązania. Pomyślmy, ile mamy do naprawienia. To nie jest dobry, to nie jest dobry przykład, ale z drugiej strony myślę, że pamiętamy o jednym, o tym, o czym już coraz głośniej, coraz żebyśmy rzeczywiście kochali Pana Jezusa. O tym, że mówią o Wietnamie, Lawang. Chce się domagać w Wietnamie czy w Korei, których my zresztą nie dostaliśmy. Bardzo rozwija się Kościół katolicki. Bardzo. W Wietnamie na bardzo trudno. To właśnie tam są władze komunistyczne. Leży, skoro mógł być całkiem normalnie, zachowywać się naturalnie. W Korei, no ten Krysiu, niekomunistyczny. Rocznie przynajmniej 100 tysięcy dorosłych przyjmuje chrzest. Kościół rośnie bardzo szybko. Ale właśnie tam, właśnie o to chodzi, że ludzie w jednym drugim kraju tam, jak pies, tych wśród tych trudności razy niż człowiek, to widzą, że coś nie ma takiego pojęcia, kładzie, jestem albo to wierzący, opiera, albo mówi, że ktoś już jest katolikiem, jest praktykujący, że to średniowiecze nie może wyjść, wyznaje średniowiecze i trwa, modli się, on uczestniczy w Eucharystii, będą wam mówić, on żyje właśnie, gdzie jest to przyjście jego. Zobaczcie, kochani, zupełnie inaczej niż w Europie, nie w Polsce, także przecież na Polacy uważamy się za bardzo wierzący. Tak, Polska jest jeszcze jednym krajem w Europie, w którym jest wiara. Jeszcze przez ten system liberalno-libertyński, można powiedzieć, jeszcze nie została zniszczona wiara. Znaczy nie jest. Tym bardziej musimy po prostu sami, każdy z nas być jeszcze bardziej wierny. Chrystus opuszcza Europę. Zobaczmy. Ten transparent, o którym mówimy, właściwie opuszcza Europę, bo Europa zamyka drzwi swoich serc Europejczyków na Chrystusa. Chrystus pragnie być w każdym sercu, jeżeli ktoś nie chce. Jego zdjęcia były później publikowane w portale z Włoch. I idzie tam, gdzie jest przyjmowany. Zobaczmy, analogiczna sytuacja w historii XVI wiek, gdy nastąpiła reformacja, ta niesamowita rewolucja, odejście od Kościoła katolickiego milionów. Wtedy Matka Najświętsza przychodzi do Meksyku. W Meksyku objawia się ubogiemu człowiekowi w Guadalupe. Zauważmy, ciekawa sprawa.